Siemanko, z tej strony Koli, witam was w kolejnym odcinku serii MPG. No i jak widzicie, dzisiaj troszeczkę wstałem dla was raniej, żeby nagrać dla was odcinek. No i mamy gdzieś tak godzinę koło 10 teraz. Zobaczcie, jak pięknie to wszystko wygląda. Śpiewy ptaków, tutaj natura i o to chodzi. No i co? Właśnie możecie stawić łapkę w górę dla tej pięknej natury, tutaj dla tego słońca, dla tego powiewu wiatru. Zostawcie łapkę w górę, no, żeby wszystko dobrze było, żeby wam się wiodło i tak dalej. No i subskrypcję też na kanale, dzwoneczkiem możecie zostawić. No i wpaść na mojego Instagrama Megakolis, linki jest w opisie, albo po prostu wpiszcie sobie Megakolis. Ty, ktoś tu, ktoś trąbi. Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie, widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Ogólnie chciałem powiedzieć, że psa trzeba kupić, bo tu jest buda, a nie ma psa. Jaki za szwanc tam trąbi mi przed chatą. Znowu Benek przyjechał. O, to nie. Czyżby to ksiądz karawanem? Dobra, niech wjeżdża. A czego on tu? RS... Kurde, RS6, tutaj ksiądz, ja patrzę, że no to ten karawan co kupił ostatnio. A czego on tu przyjechał? Może jakąś sprawę ma do Janiny? No ale Janiny nie ma teraz aktualnie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Przepraszam. Witam. Szczęść Boże, witam. W jakiej sprawie? Tutaj ksiądz przyjechał do mnie? Szczęść Boże, naprawdę. Co słuchać u parafianina? No... Wszystko w porządku. Pan już długo tu mieszka, to już pan należy do naszej parafii. O, to dziękuję bardzo, bardzo mi miło w takim razie. No, dziękuję, to super. No, u mnie wszystko dobrze, no słucham tego. Dzisiaj raniej wstałem, dobrze akurat ksiądz przyjechał. Raniej wstałem posłuchać właśnie tutaj, patrzeć na słońce, na posłuchać śpiewu ptaków, popatrzeć na drzewa, natura ogólnie, proszę księdza. No, bardzo dobrze. A jak tam się wiedzie? W porządku, no jakoś tam leci, no tak jak mówiłem. Widzę, że się powodzi. No to co się powodzi, proszę księdza? Ja tu nie wiem, czy ksiądz słyszał, no trochę trudną sytuację, to odszkodowanie, tam czekam i tak dalej. To wie ksiądz, no to trzeba poczekać, aż tam to wszystko się ogarnie, nie? Żeby mi wypłacili, to wtedy będę mógł się na swoje poprawić, bo teraz to ja tutaj u Janiny mieszkam. Rozumiem, rozumiem. Proszę księdza, a co księdza sprowadza do mnie tutaj? Bo tak jeszcze nigdy nie było księdza. Prowadzimy zbiórkę na rzecz kościoła. Aha, no tak. To rozumiem wszystko, po co ksiądz przyjechał. Czyli rozumiem, że... rozumiem, że pieniędzy, tak? Tak, tak, ale oczywiście to wszystko jest spokojnie, to wszystko idzie na kościół. Ja wiem. Tak, proszę księdza. No, także jest zbiórka. Oczywiście to wszystko jest co łaska, ale nie mniej niż 500. Słucham? Proszę księdza, to jak co łaska, jak nie mniej niż 500? No co łaska, ale to nie mniej niż 500. Ale to przepraszam, na co ta zbiórka? Bo ja rozumiem, że ksiądz teraz po kościół tutaj. Na kościół, ale to jakiś cel jest dokładnie tam? Nie, no po prostu na kościół, żeby się lepiej żyło, lepiej wiodło w kościele. To lepiej żyło, lepiej wiodło. Jak jest więcej pieniędzy, to i więcej wiary wtedy będzie. Rozumiem, że to tam ma taki wyznacznik, tak? I więcej pieniędzy, lepsza wiara. Tak, tak. Proszę księdza, że tak zapytam, ale to jakieś planowane remonty są? Bo ten kościół to wygląda naprawdę źle. Oczywiście, że tak, oczywiście. A jakie? Mógłbym wiedzieć, jakie tam planowane na jakiś czas? Na razie są planowane. A, rozumiem. A tu ksiądza, przepraszam, czy tak zapytam, przepraszam, czemu ksiądz tak zagląda sobie tutaj? Się tylko rozglądam. A to coś ksiądz tutaj szuka? Nie. Ja tak zapytam, co? A zobaczy ten ksiądz. Wejdzie ksiądz. A trochę śmierdzi. Ale ksiądz na wsi mieszka i będzie tak gadał. Zobaczy ten ksiądz, co księdzu pokaże. No, wejdzie ksiądz. Tu trzeba trochę tak bryknąć, bo to trzeba tak przeskoczyć ten próg. O. Zobaczy ksiądz, tam zobaczy ksiądz. Proszę księdza! Proszę. Czy to są jakieś żarty? Proszę księdza, no przyjechał ksiądz do mnie prywatnie, to tak sobie poszartujemy trochę, ja to lubię tak czasami. A, rozumiem. Ksiądz się nie gniewa, tak, ja taki już jestem. Także, nie, bo wie pan, tu nie ma czasu zbytnio. Może pan dać gotówce, ewentualnie przelewem na rzecz kościoła. Uj, przelewem nawet można? Tak, tak.
To ile proszę księdza? No tak za 2000 by zaspokoiło księdza, że tak powiem? Myślę, że 2,5 by było w porządku, jak na pana. Słucham, jeszcze ksiądz tu negocjuje ze mną? Jak 2,5 dla mnie? A to co, a ktoś inny to może mniej? No nie, nie. No to nie rozumiem tego. Może być 2, może być 2. Nie no, oczywiście żartowałem, proszę księdza. Czyli pan nie chce dać pieniędzy na kościół, tak? Proszę księdza, to nie o to chodzi, tylko trochę ksiądz za dużo tak? chce. Czyli pan Boga nie kocha. Bo nie chce dać pan pieniędzy. A czyli rozumiem, że co, że jak pieniędzy do kościół nie dam, to co, Boga tak. nie kocham? Tak. A to... I wie pan co, ja wpisuję pana na czarną listę, dziękuję. Ale proszę księdza. Co mszę będę wypominać? Proszę księdza, proszę tak nie mówić, ja księdzu dam, żartowałem. Dobrze. Poczekaj ksiądz, ja sprawdzę ile tu w portfelu. Poczekaj ksiądz. No dobra, no to 100 zł proszę na kościół. Za tyle to ja musiałem do pana tu przyjechać, to co ja jeszcze będę 100 stratny, żeby wrócić. A to słucham, to ksiądz na paliwo czy na kościół zbiera? Na paliwo dla kościoła. To proszę księdza, stóweczkę chowam i ani stówki nawet ksiądz nie zobaczy. Od z mojej dobrze. Strony. I teraz księdzu coś powiem. Nie, to ja coś panu powiem. Co mszę będę wypominać, że pan nie dał ani grosza wygonić z posesji i pan był nie arogancki i proszę księdza, niemiły. Proszę mnie teraz posłuchać. Proszę mnie posłuchać, bo zrobię skargę na kościół. Wyrzucą księdza z parafii. Proszę posłuchać. Proszę księdza, tak. Pan jeździ po ludziach, po biednych ludziach pieniądze pan wyłudza, znaczy ksiądz, a zresztą to ksiądz to nie ksiądz jak tak robi. Ksiądz to powinien być z powołania, nie dla pieniędzy. Proszę pana, pan jeździ, panie księdzu, księżulku, RS6, niby karawan, a co tu, niezły mi karawan, proszę księdza, jak tu jeszcze fotele z tyłu są. Proszę te fotele wyrzucić, jak to ma być karawan. Nie, one się składają. No składają się i ksiądz tu trumny jeszcze wkłada, powie mi. Tak. O proszę, to ksiądz, powiem księdzu, że tutaj, no daje radę ksiądz. Proszę księdza. Dziękuję. To są skargi. Znaczy to są obelgi w moim kierunku. Ja księdzu troszeczkę biedniejszy akurat jestem, to księdzu stówkę proponuję i ksiądz jeszcze gardzi? Nie. Gardzi ksiądz pieniędzmi? Pan Boga nie kocha, pan Boga nie kocha. Bo co? Pan jest na kościół dać 500 zł. A ksiądz tyle pieniędzy już ma, że RS6 jeździ i jeszcze więcej chce? Tak. No to niedługo już... może Lamborghini sobie nie. ksiądz weźmie. Już jest w drodze, ja już sobie pojadę, bo pan jest arogancki. Nie, to nie ja. Uważam, że to nie ja, proszę księdza, jestem arogancki, tylko ksiądz jest. To ksiądz jest arogancki, że w ogóle przyjeżdża do mnie i jeszcze tak mówi w ten sposób. Ja biedniejszy pan jestem... Pan Boga nie kochasz, pan nie, Boga nie kochasz. Niektórzy, co muszę będę wypominać? No, niektórzy biedniejsi, niektórzy biedniejsi są pieniędzy, nie mają, no. Przypierdziel jeszcze ksiądz, no, przypierdziel. Panie księdzu, jeszcze, panie księdzu, jeszcze... Proszę tu nie to robić, mnie nie zagłuszać. Panie księdzu, jeździ pan po biednych ludziach, pieniądze wyłudza, minimum 500, stare babki dają się nabrać. Proszę księdza, stare baby się dają nabrać, księdzu pieniądze dają i ksiądz co? No, i sobie samochody nowe kupię. Co mszę będę wypominać, Zamiast dach, wyremontować, ogrzewanie założyć pan w kościele. Ogrzewanie w kościele założyć, żeby zimę dobra. Ciepło było. Krótkie pytanie. Kocha słucham. Pan Boga? Oczywiście. 500 zł. A za co? Za miłość do Boga. A to ja jeszcze mam... Dziękuję, nie kocha pan Boga. Jeszcze płacić mam? Proszę księdza, ksiądz jest zwykłym oszustem. I za przeproszeniem, i tyle na to powiem. Tyle mam do powiedzenia, nie. Zaraz zobaczymy, czy on do kogoś na podwórko pojechał. Czekajcie, zaraz skręci do kogoś tam na podwórko. To ja zaraz BMW odpalam. Pojechał. Czekajcie, dobra, on to pewnie długo nie będzie. Ja BMW odpalam i za nim pojadę. Pewnie gdzieś dalej jeszcze, bo on tam w tamtym kierunku jeździ. Ja za nim pojadę. Ja z nim jeszcze chwileczkę porozmawiam, bo to tak nie może być. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Patrzcie, trąbi jeszcze! Dobra, poczekajcie. Bramy nie będę zamykał, bo pies nie chodzi, to... Gdzie on tam? Sam pojechał. Poczekajcie, no, chyba tam akurat tutaj nikt nie mieszka, on chyba nie w tym macie jest. To tak właśnie się skupia na parafii. Dobra, poczekajcie, on wyjedzie, ja poczekam, on pojedzie tam dalej, gdzieś na podwórko zajedzie do kogoś, to ja też również zajadę. Dobra, odpalam. No i jedziemy za księdzem. Dobra, zobaczymy do kogo pojedzie. Do Dziejusia pewnie pojedzie. A ty ja? Może do Dziejusia skręci? A co? Tak jak gadałem. Pa, czekaj, ja też zajadę. Do Dziejusia to ja mogę zajechać akurat.
Patrzcie, no to co to jest? Sklepik? Spożywczy na wsi? O kur... O! Nie, dobra, myślałem. Proszę księdza! Nie, zajadę mu drogę, żeby tylko nie uciekł. Dobra, ja mu zajadę drogę. Dobra. Proszę księdza, witam! O. Halo! Proszę księdza! Halo! Akurat nie ma dziewusia w domu, także... Proszę księdza, jeszcze raz się księdza zapytam. Czy ksiądz uważa, że to jest w porządku do parafianów? Rozumiem, składkę zrobić, ale to powinno być dobrowolne. Nie ksiądz jeździ po domach i wymaga. No to przepraszam, no to raz w miesiącu ksiądz jeździ, rozumiem kolęda i tak dalej. Raz w miesiącu ksiądz jeździ po domach i wymaga pieniędzy? Nie, to jest kolęda, tylko co miesięczna. A przepraszam, a od jakiej? Proszę księdza, nie wiem, czy to nie będzie trzeba, jak to się nazywało, ale będzie trzeba chyba do biskupa to zgłosić, żeby to się zajął tym, bo to tak nie może być. Śmiało. Bo to stare babki, proszę księdza, się dają nabrać. Księdzu dają pieniądze. Ksiądz wyłudza pieniądze i się cieszy, tak? Na samochody odkłada. Dobrze. Dobrze. 500 zł i nikomu nic nie mówię. A, no, no tak, no to poda pan 500 zł i... 500, proszę księdza. No to proszę wyciągać. Proszę wyciągać 500. A, co, ja mam dawać panu pieniądze? Nie, proszę księdza, a ja księdzu mam dawać? Demon. Demon pan opętał, demon. Proszę księdza, to co, ksiądz mi nie da, jak księdzu muszę? Za przeproszeniem? No, może ksiądz ich mi da. Ja biedniejszy trochę od księdza. No. Ja trochę biedniejszy od księdza, niech ksiądz może mi da. Co? No, ty, no jeszcze milimetr, to wszystko nagrywam. No i super. Jest to nagrane, zgłaszam to na policję. Proszę księdza. Dotknął zderzaka, zobaczcie. Dotknął zderzaka. Nie, dobra. Ja z nim nie zamierzam rozmawiać, mam to wszystko nagrane. Widzicie, no to jest... Kur! Prawie mnie zahaczył. Ja pierdzielę, prawie zahaczył. Wariat ten ksiądz. Tu debil jakiś. Co on jeszcze chce się może ścigać? Co on chce się ścigać, ten ksiądz? Pa, chcę, próbuję wyprzedzić, pa. Pa, człowieku, co on robi? Co ten ksiądz robi? On ma nierówno pod sufitem, ten ksiądz. To widzowie, słuchajcie, to jest niepoważne, ten ksiądz. Nie będę nawet już za nim jechać, bo to nie ma najmniejszego sensu. Dobra, ja sobie tutaj zawrócę Łukazika. I tyle, dobra, jedziemy do domu. Widzowie, nie wiem, co o tym sądzicie, dla mnie to jest cholera jasna. No, to on, demon mi tu mówi, to on jest, kurde, coś z tym księdzem. Widzicie, no ksiądz na pieniądze, ale pani Janina, na przykład starsza osoba, ona tego nie rozumie. Myśli, że to dla kościoła, że to pieniądze dla kościoła, ale widzicie, teraz wam udowodniłem. Dobrze, że vloga nagrałem, udowodniłem wam, bo wyście mi pisali, że dobrze, niech pani Janina da na kościół. Teraz widzicie, co to jest. No ja nie mam nic przeciwko właśnie dawania na kościół, bo to fajnie, wiecie, no składki robić, wyremontować, nagrzewanie zrobić w kościele, żeby na zimę było ciepło, dach zrobić, żeby nie przeciekał, ocieplić kościół. No to takie rzeczy to ja rozumiem, ale no przepraszam bardzo, że składki po 2000, bo ktoś bogatszy, czy ktoś biedniejszy, kto chce, niech ile da. Ale nie, że jak ktoś stówkę da, to ksiądz już gardzi i mówi, że, i straszy, że na czarną listę do kościoła wpisze, że wstępu nie będzie i będzie czytał na każdej mszy. No to jest moim zdaniem, no, widzowie, niepoważne. No to trzeba gdzieś to zgłosić, no bo to tak nie może być, no moim zdaniem. Napiszcie, co o tym sądzicie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem, no i wpadnijcie na mojego Instagrama Megakolic, link macie w opisie, a jak nie chce wam się klikać w link, to weźcie sobie o taką komórkę Instagram, wpiszcie Megakolis i możecie mnie zaobserwować i polubić jakieś zdjęcia. Będzie naprawdę bardzo miło. Jak się uda, to jakieś zdjęcie za jakiś czas wstawię nowe, ale tam czasami też możecie właśnie sprawdzić, co robię, bo na przykład jak byłem na Fame Ma konferencji, to właśnie tam na Instagramie wam pokazywałem, że jestem, także zachęcam, no i co? Dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, także trzymajcie się i do następnego, siema!